Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, modlitwa w każdym czasie. List do Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Zaczyna się słowami w każdej modlitwie, co sugeruje, że zagadnienie modlitwy jest związane z poprzednimi wersetami. Przywdzianie i przyjęcie Bożej zbroi jest nierozerwalnie związane z koniecznością polegania na Panu. Tak więc modlitwa nie jest kolejnym elementem uzbrojenia, jest raczej istotą rzeczy, sposobem, w jaki cała zbroja jest noszona i w jaki odbywa się walka. Paweł wzywa tu do czegoś, co jest ciągłym nastawieniem umysłu, podstawą łączności z Bogiem. Przestuduj uważnie Efezjan 6:18, jakie słowa i wyrażenia związane z wezwaniem Pawła dotyczącym modlitwy wskazują na potrzebę czujności i dyscypliny. Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W Biblii znajdujemy wezwanie do nieustannego trwania w modlitwie. Jednak w kontekście walki z siłami zła, o której Paweł mówi w 6 rozdziale listu do Efezjan, podkreślony został fakt, że modlitwa ma się przewijać przez całe nasze życie. Taka postawa dotycząca modlitwy nie jest jakimś drugorzędnym wymogiem wobec chrześcijan, zwłaszcza, że naszą pierwszą reakcją w trudnych chwilach jest radzenie się przyjaciół i znajomych, co samo w sobie jest dobre i ma swoje znaczenie. Jednak modlitwa powinna być zawsze pierwszą linią obrony, gdyż jest czymś, co powinniśmy czynić o każdym czasie. Tekst ten Efezjan 6:18 rozpoczyna się wyrażeniem w każdej modlitwie, a następnie u werset mówi o czuwaniu. Dlaczego powinniśmy czuwać? W Getsemane Jezus powiedział Piotrowi i pozostałym uczniom, którzy spali, by czuwali i modlili się. Zanim to się stało, Chrystus uświadomił im potrzebę czujności. Z punktu widzenia Łukasza czuwanie jest połączone z modlitwą jako stałym elementem, który przynosi duchową siłę chrześcijaninowi. W Efezjan 6:18 zaakcentowana jest modlitwa za innych. Niewątpliwie, gdy modlimy się za innych, sami zostajemy wzmocnieni duchowo, jesteśmy lepiej przygotowani do walki, bez względu na to, jaką przybierze ona formę. Dlaczego modlenie się przez nas osobiście jest ważniejsze od naszego uduchowienia niż to, by inni modlili się za nas, choć i to jest potrzebne i ważne. Co daje nam osobista modlitwa, a czego nie mogą dać modlitwy innych za nas? Dziękuję bardzo.